Dzień dobry, jesteśmy na platformie doświadczalnej Invigo w Urbanowicach. Jesteśmy w tej chwili na plantacji rzepaku ozimego. Rzepak, tak jak widzimy, przychodzi w tym momencie z fazy zielonego pąku do fazy kwitnienia. Jest to kluczowy moment w ochronie plantacji. Wysokie zagęszczenie uprawy, niska temperatura oraz wysoka wilgotność sprzyjają chorobom takim jak zgnilizna twardzikowa, szara pleśń oraz czerń krzyżowych. Rozwiązaniem, które proponujemy w tym momencie, jest kier. Jest to kompleksowa mieszanina trzech substancji, azoksystrobiny w ilości 200 g na litr. Azoksystrobina wykazuje działanie układowe, chroniąc naszą roślinę przed chorobami grzybowymi oraz wykazuje efekt tak zwanego zazielenienia, pomaga efektywniej wykorzystać azot zawarty w glebie przez roślinę. Następnymi substancjami zawartymi w środku są substancje z grupy triazoli. Są to tebukonazol oraz difenokonazol. Substancje te wykazują działanie interwencyjne, ograniczając infekcje grzybowe. W kontekście tegorocznych warunków pogodowych, czyli zimnej i mokrej pogody, zabieg T2 na opadanie płatka może się okazać zabiegiem kluczowym, jeśli chodzi o potencjał plonotwórczy rośliny. Zabezpiecz podstawę pędu oraz roślinę w okresie zawiązywania łuszczyn ze środkiem kier.